Dzisiaj jest 8 grudnia. Już śnieg topnieje, było bardzo mało, bo wczoraj wieczorem trochę tylko napadało i już topnieje, więc zaraz pewnie go nie będzie. Zosia tutaj już wstaje. Jeszcze sobie siedzi w swojej kryjówce, ale już powoli wstaje. Teraz muszę wymienić jej wodę, bo tutaj już widać powrzuca sobie różnego siana, więc jej teraz wymienię wodę i potem będę dawała jeść. Teraz naszykuję dla Zuzi jedzenie, tym dla niej suszymą, żeby lepiej jej smakowało, to jej dołożę trochę takich malin. To są takie maliny, takie przysmaki dla gadów roślinożernych, dla żubi lądowych też. Zuzia dostała je dokładnie rok temu na Mikołaja. Więc tutaj jej troszkę dam tego. To jest bardzo długo ważne, bo do 2018, więc ja tylko jej daję malutko. I jeszcze oprócz tego może dam jej trochę tej sepi, takiej pogrożonej, bo dawno jej nie dawałam. A jeszcze nam tego zostało tyle. Tak więc to już będzie gotowe śniadanko dla Zuzi. Teraz idę sobie wymienić miseczkę z wodą i umyć miseczki. No i oczywiście ją nakarmić. Dzisiaj wam pokażę te magnesy, które już wcześniej mówiłam, że wam pokażę w kształcie piesków. Więc to są takie trzy magnesy. Jeden to jest magnes w kształcie takiego labradora. Tutaj jest magnes i ja nie wiem jeszcze gdzie sobie to powiesić, ale prawdopodobnie tutaj sobie powieszę w ten sposób. Kolejny to jest taki w kształcie bulldoga. Oraz już ostatni, ten, który najbardziej mi się podoba. To jest magnes w kształcie chyba pinchera miniaturowego. Właśnie z takim umaszczeniem jak ma Sonia, taki czarny podpalany. Bardzo mi się to umaszczenie u piesków podoba. No i przypomina mi ten magnes, w szczególności moją Sonię, bo jest bardzo taki podobna figurka do pinchera miniaturowego. Być może to jest nawet pinczerek. Tak więc na pewno sobie tutaj przyczepię. I będzie mi się to kojarzyło, że tutaj wisi taka figurka mojej Sonii. Tak więc z tego najbardziej się cieszę, jest prześliczny po prostu. I jeszcze jest tak ładny, ten piesek leży tutaj sobie z brzuszkiem do góry. Sonia też często lubi sobie tak leżeć. Więc takie trzy ładne magnesiki, które chciałam wam pokazać. Może tutaj będzie bardziej widoczne. Teraz otworzymy kalendarze adwentowe i zaczniemy może od kalendarza Sonii. A teraz otworzymy 8 grudnia. Takie to są gazaki. Prawdopodobnie już raz były takie gryzoki, dokładnie nie pamiętam, ale zaraz je otworzę i wam pokażę. Połamałam taki malutki kawałeczek i dam Sonii. I bardzo smakuje. Teraz otworzymy ósemkę z mojego kalendarza. Jest to taka choinka. Idziemy z Sonią na spacer. Chodź, Sonia.
zapraszasz mnie na spacer? Jest taki mały śnieg. Danusia. Mamy śnieg. Taki malutki. Chodź, Sonia, nie idziemy tam. Chodź. Jedziemy tu z Sonią. Odstaw, który jest pokryty śniegiem. Jeszcze niedawno karmiliśmy tutaj kaczkę, a teraz jest śnieg. Zobaczcie jaki. To jest marznięte, ale to pewnie tak tylko po wierzchu. No bo nie ma dzisiaj jakiegoś dużego mrozu. Więc śnieg już tak nie. A ta woda to pewnie nie jest zamarznięta, tylko tak jest z wierzchu pokryty lód. Idziemy, tak? To właściwie w tym roku pierwszy taki sami zimowy spacer z śniegiem. Znaczy wiem, że jeszcze nie ma zimy, ale taki spacer z śniegiem w tym roku pierwszy. Tutaj odpoczywa i jeszcze wam pokażę, jak już zepsuła jedną ze swoich zabawek. Znaczy zepsuła, trochę już zerwała jedną ze swoich zabawek, bo się nie bawiła wczoraj, też dzisiaj. Wczoraj chyba bawiła się tym pingwinkiem wieczorem i tu już mu prawie urwała czapka. No ale to w końcu na tym polega zabawa naszych piesków, że gryzą. Więc tutaj już czapka się odprówa. Najwyżej będzie bez czapki. A dziś lub jutro dam jej te jej pozostałe zabaweczki. Może w ogóle zobaczymy sobie reakcję Sony. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Now, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Sonia się troszkę boi. A teraz odepnę metkę i zobaczę jeszcze jej dam i zobaczę, czy będzie chciała się bawić. Ktoś pytał, czy to jest ta zabawka z firmy Trixie. No Sonia teraz się też spać, więc ona się teraz nie bawi też dlatego. Ale wydaje mi się, że już się mniej boi, bo na początku usłyszała, to się tak dziwiła, co to jest. Teraz już chyba trochę mniej się boi tego odgłosu. Ale ona teraz jest po spacerze i jej się chce spać, więc raczej bawić się nie będzie. Więc w innym filmiku może wam pokażę, jak się bawi. O ile będzie chciała. O ile nie się bała tego odgłosu. A chyba nie, bo przecież to nie musi cały czas być odgłos, bo może też nie wciskać tego. Ho, ho, ho. Merry Christmas! You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Now, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Ciastka Lopez występują w takich wzorach. Tutaj je wyjęłam wszystkie. Znaczy właściwie tu wyjęłam dwa Mikołaje, więc... W takich wzorach tutaj mamy kształt dzwonka, Mikołaja, choinki, buta Mikołaja i bałwanka.
takich 5 wzorów. No i tak jak zawsze te różne smaki. I teraz sobie dam jedno ciasteczko. Tam mi takiego czekoladowego Mikołaja. Czy o smaku czekoladowym, bo to jest zwykłe kruche ciastko. I w tym filmiku to jest wszystko. Tam w tle macie, widzicie, kawałek skorupki Zuzi, bo jest zakupana wsiano i już poszła spać. Tak więc, jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.